Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zapraszam Was na przepis. Dostałam od jednej z Was ostatnio zapytanie o naszą warzywną lasagne, jak ją zrobić, jak przemycić warzywa, na przykład dzieciom, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o przepis, to zazwyczaj u nas on wygląda tak samo, bo te warzywa, których będę dzisiaj używać, no zazwyczaj mam je w domu i poza tym je bardzo lubimy, natomiast jeżeli Wy któregoś z nich nie lubicie, to oczywiście możecie zamienić na inne warzywo, albo po prostu możecie z niego zrezygnować. Jedna z Was też mnie ostatnio pytała, jak wykorzystuję bakłażan. W tym właśnie przepisie będzie bakłażan, więc możecie również tak jak ja go dodać. Natomiast jeżeli go nie lubicie, to możecie oczywiście pominąć. Teraz przenoszę kamerę na statyw i zabieramy się za gotowanie. Do naszej lasagne będziemy oczywiście potrzebować bardzo dużo warzyw i to jest taki zestaw, który ja mam zawsze w lodówce, więc nawet jak nie planuję robić lasagne, to i tak te warzywa u mnie są, natomiast jeżeli czegoś tutaj stąd nie lubicie, to możecie sobie zamienić na to, co macie po prostu w lodówce, albo możecie w ogóle jakiś składnik pominąć. U mnie dzisiaj będzie czerwona papryka, jedna cukinia, bakłażan, dwie marchewki, trochę brązowych pieczarek i dwie czerwone cebulki. Zazwyczaj kupuję białą, ale ostatnio jakoś mi tak naszło na czerwoną, więc nie będzie czerwona. Do tego tutaj mam jeszcze pomidory w puszce i tyle jeśli chodzi o warzywa. Robię wersję wegetariańską, więc używam zamiennika mięsa, to jest takie wegańskie mielone. Możecie równie dobrze użyć zwykłego mięsa, jeżeli jecie, też będzie super. Mamy tutaj grana padano, to jest akurat opcjonalnie, ja go mam dosłownie tutaj odrobinkę, więc stwierdziłam, że on dzisiaj fajnie mi będzie do tej mojej lasagne pasować, więc korzystam ten ser, ale nie musicie też go mieć. Ważne, żeby mieć jakiś tarty ser, w moim przypadku dzisiaj Emmentaler, ale często też kupuję Gouda albo tam jakieś inne. I oczywiście makaron do lasagne. Ważne jest w przypadku takiego makaronu, żeby nie trzeba go było wcześniej gotować. Pamiętam lata wstecz, trzeba było zwracać uwagę właśnie na opakowania i czytać, żeby potem się nie okazało, że jeszcze robimy sobie dodatkową robotę i musimy ugotować taki makaron. Teraz raczej chyba wszystkie na rynku są takie, których nie trzeba gotować, ale na wszelki wypadek warto zerknąć na opakowanie. Tego nie trzeba gotować, więc to jest super sprawa, robi się to wszystko ekspresowo. I tak, i tutaj jest też takie naczynie żaroodporne, w którym potem tą lasagne będę robić. To jest taka najzwyklejsza szklana forma, którą kupiłam w IKEA, chyba za euro 50, ale świetnie się sprawdza mi właśnie do lasagne. Wszystkie warzywa są już w środku, całość wymieszałam, prezentuje się ładnie, widzę, że
aparat nie do końca oddaje te wszystkie piękne kolory, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest niesamowicie kolorowo. Mam nadzieję, że ten przepis będzie Wam smakować. Jeżeli na przykład nie jesteście fanami warzyw, to tutaj można je fajnie przemycić i ta lasagna moim zdaniem naprawdę jest pyszna. A w ogóle, jeżeli macie dzieci, Wasze dzieci nie chcą jeść warzyw, to zróbcie im tą lasagnię, uwierzcie mi, że zjedzą ze smakiem. Teraz kolejny krok to oczywiście zrobienie tego sosu. Z tym, na dnie tego garnka już na pewno jest sporo wody z warzyw. No i teraz do tego trzeba dorzucić pomidory w puszce i ja dodam jeszcze odrobinę wody, więc czekajcie, pozwolicie, że sobie postawię statyw. O, może tak będziecie lepiej widzieć. I tak, jedziemy najpierw z pomidorami. Możecie też dodać świeże pomidory, jeśli lubicie. Natomiast ja mam takie, które niestety nie są zbytnio soczyste, więc nie dałyby mi za dużo soku, więc używam takich po prostu z puszki. I dodaję też odrobinę wody. Ok. W razie potrzeby jeszcze trochę dodam. Zwiększam też tutaj moc palnika, żeby mi się ta całość szybciej zaczęła gotować. No i teraz dosłownie 10 minut warzywa zmiękną. Najbardziej zależy mi na papryce i na bakłażanie, żeby one właśnie zmiękły, żeby nam przypadkiem między zębami nie chrupały. Więc 10 minut niech to się tak pogotuje. Jeśli chodzi o przyprawy, to na pewno sól, pieprz i dodam, myślę, oregano, słodką paprykę i odrobinę papryki wędzonej, ale przyprawy to też kwestia opcjonalna. W sensie możecie dodać to, co lubicie, na co macie ochotę. No i tak, sos do lasagne, jak widzicie, jest gotowy. Trochę tutaj, o, widać, że jest płynny i o to właśnie nam chodzi, bo nasz makaron musi zmięknąć. Więc nie odparowujcie całości zbyt mocno, żeby trochę tej właśnie wody, tego sosu takiego aromatycznego zostało, żeby nam się ten makaron zrobił. Tutaj mam już przygotowaną tą moją formę, mam otwarty ser i zaczynam zawsze lasagne od wyłożenia makaronu. Nie wiem, czy Wy robicie najpierw sos, później makaron. Ja zawsze najpierw makaron, potem sos, czy farsz, zwał jak zwał, potem odrobina sera i znowu makaron, sos i odrobina sera. Czasami o serze między warstwami zapominam, ale lepiej go odrobinkę dodać, taką wiecie, cienką warstwę, wtedy lasagna się bardzo fajnie nam skleja. Ja mam ten środek, jak widzicie, bardziej okrągły i tak dwa kawałki, widzicie, nie wchodzą. Ja zawsze muszę z tym dołem trochę pokombinować, więc muszę połamać na mniejsze kawałki makaron, żeby tutaj się to wszystko ładnie mi zmieściło. Natomiast góra jest już, widzicie, większa i tutaj wtedy bez problemu na górę wchodzą dwa płatki makaronu i z boku jeszcze dodaję jakieś tam resztki. Lasagna już praktycznie gotowa, teraz dosłownie 10, może 15 minut w piekarniku. Ja lubię włączać sobie tą opcję turbo grill, wtedy robi się u góry taka fajna skorupka z sera. Natomiast jeżeli nie macie, to możecie po prostu włączyć grzałkę albo termoobieg. Przy termoobiegu na 180 stopni, a jeżeli grzanie góra-dół, to 200 stopni. Ja właśnie wrzucę na 200 stopni, ale na tą opcję turbo grill. I tak się prezentuje gotowa lasagna. O, zobaczcie. Będzie na pewno pysznie. Bardzo fajnie się przypieka ser na tej opcji Turbo Grill, więc jeżeli macie piekarnik z taką funkcją, to Wam serdecznie polecam. Do różnego rodzaju zapiekanek fajna się robi wtedy taka serowa skorupka. Ja już nie przedłużam
idę jeść. Jeżeli ten odcinek przypadł Wam do gustu, to dajcie kciuki do góry. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy. I dajcie koniecznie znać w komentarzach. Po pierwsze, czy wykorzystacie ten przepis? Po drugie, czy może robicie podobną lasagne? I po trzecie, czy chcielibyście na kanale więcej takich krótkich odcinków z przepisami? Jestem ciekawa, czy chcielibyście więcej takiej tematyki, więc piszcie koniecznie w komentarzach. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam. Buziaki, pa pa.